To jest nasza chorzowska tradycja, po raz 11. To jest właśnie ten dzień, kiedy organizujemy chorzowskie targi szkół ponadgimnazjalnych. Mamy bardzo szeroką ofertę zawodów, współpracujemy ściśle z Politechniką Śląską, cechem rzemieślników w Chorzowie, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach. Myślę, że nasza oferta, zwłaszcza zawodowa i techniczna, jest głęboka, bogata i szeroka. Jeżeli chodzi o zawody na poziomie technikum, to jest technik pojazdów samochodowych. Mogą być obie specjalności, czyli mechatroniczna i mechaniczna. Może być technikiem fotografii i multimediów oraz może być technikiem mechanikiem. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę branżową, to jest to gama zawodów licząca mniej więcej 70-80 zawodów. Wszystkie rzemieślnicze, jakiekolwiek tylko kto wymarzy, to taki może realizować. Dobrze jest w tym roku, od pewnego czasu, kiedy udrożniono system szkolnictwa branżowego. Powstaną szkoły branżowe drugiego stopnia, więc wybór szkoły branżowej pierwszego stopnia nikomu nie zamyka drogi do kariery naukowej nawet. Dzisiaj mamy roznosić ulotki wraz z moimi tutaj znajomymi i zachęcać ludzi, żeby podeszli do naszego stoiska, porozmawiali z nami o naszej szkole, pokazać im moją szkołę z jak najlepszej strony, z tej, z której ja ją znam. Staram się opowiadać właśnie te najlepsze, jak i te dla odmiany najmniej ciekawe rzeczy, żeby wiedzieli, gdzie idą. Lecz na szczęście tych mniej ciekawych rzeczy jest mało w naszej szkole, nawet bym powiedział, że prawie wcale, bo podróżujemy po całym świecie, jeździmy do Indii, Nepalu, do Afryki, Szkocji, Anglii, a także do Hiszpanii. Chcemy po prostu przez to, co pokazujemy, zachęcić ich do przyjścia do naszej szkoły i rozwijania swoich talentów, umiejętności. Myślę, że od pewnego czasu cieszymy się zainteresowaniem dużym, ze względu na to, że zawód na przykład kucharza został tak rozreklamowany w telewizji, że naprawdę uczniowie widzą teraz nie tylko to, że gotuje się i miesza się w garku, ale że naprawdę ta osoba jest osobą godną szacunku i zawód zyskał na prestiżu. Wśród propozycji mamy jeszcze pracownika usług hotelowych, też w ramach szkoły branżowej, czyli 3-letniej, a również mamy technikum dla kolnerów, dalej mamy technikum żywienia i usług gastronomicznych, mamy hotelarzy i myślę, że ta oferta jest na tyle bogata, że każdy uczeń, zarówno ten dobry, trochę słabszy, znajdzie u nas miejsce wśród tych zawodów, które my proponujemy.